czekasz na autobus, ktoś może potrzebować twojej pomocy. Gdy idziesz do szkoły, ktoś może potrzebować twojej pomocy. Gdy będziesz w szkole, ktoś może potrzebować twojej pomocy. Może przyjść taki dzień w naszym życiu, że będziemy musieli udzielić pierwszej pomocy. Przede wszystkim, co musimy zrobić? Być zabezpieczeni przed wszystkimi szkodliwymi zarazkami, jak najbardziej. Zabezpieczamy siebie, czyli proszę bardzo, rękawiczki. Ja również zakażę. Jesteśmy zabezpieczeni, tak? Przed wszystkimi zarazkami, tak jak to przed chwilą powiedziałaś. Kolejną rzecz, musimy zabezpieczyć osobę poszkodowaną, czyli jeśli mamy jakieś, powiedzmy, jesteśmy na ulicy, to musimy wszystkie zagrożenia dla osoby poszkodowanej wyrzucić. Czyli takie jakby szkła albo kamienie. Tak, jeśli by było jakieś szkła, no to dobrze by było odsunąć albo przenieść tę osobę w bezpieczne miejsce. W przypadku ulicy, no to jakby się było przypadek taki jak osoba potrącona, to starać się, żeby ktoś zabezpieczył miejsce tego zdarzenia, jakiś trójkąt się pojawił, osoba, która by nam tym mogła pomóc. Kolejną rzecz musimy sprawdzić, czy jest to osoba, która jest przytomny, czyli podchodzimy do osoby, halo, proszę pana, proszę pani, co się dzieje? Tak, jeśli to jest pani. Jeśli nie widzimy, że reaguje, musimy sobie zapewnić pomoc innej osoby. Wołamy, głośno wołamy, ratunku, niech ktoś pomoże. Proszę z nami zostać, ma pan przy sobie telefon, proszę ze mną zostać, proszę zadzwonić do pogotowia i powiedzieć, że jest osoba nieprzytomna. A my musimy sprawdzić, czy oddycha, czyli pochylamy się i sprawdzamy, czy oddycha, a kolega musi powiedzieć dyspozytorowi medycznemu, ratownictwo medyczne, dyspozytor 1364, słucham. Dzień dobry, mówię z województwa Świętego w Kielcach, ulicy Szkoły 29, dwaj koledzy są nieprzytomni. Szkoła podstawowa numer 14, tak? Dobrze. Oddychają. Dyspozytor prawdopodobnie zapyta, a kolega musi nam odpowiedzieć, czy oddycha, czy nie, jak sprawdzić? Nie. Czyli pochylamy się do przodu, liczymy do 10, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. W ciągu 10 sekund nie usłyszeliśmy ani jednego oddechu. Nie oddychają, są w stanie nieprzytomni i nieoddychający, tak? Wyciekamy na zespół ratownictwa medycznego, w tym czasie przystępujemy do ruchu stacji położeniowo-oddechowej, czyli układamy sobie jedna ręka na drugą, na środku klatki piersiowej, dwie ręce położę na środku klatki piersiowej, o właśnie, ręce wyprostowane w łokciach i wykonujemy 30 uciśnięć, w tempie około 100 uciśnień na minutę, głębokość 5-6 cm i uciskamy. Dobrze jest też sobie liczyć. Po 30 uciśnięciach musimy wykonać dwa wdechy ratownicze, czyli znowu. Odchylamy głowę do tyłu, zaciskamy płatki nosa i wykonujemy dwa wdechy. Super, wykonaliśmy dwa wdechy i znowu przystępujemy do uciskania klatki piersiowej. Leży, musimy sprawdzić, czy oddycha, tak? Czy jest przytomna, czy oddycha. Co podchodzimy? Podchodzimy i pytamy, halo, proszę pana, czy mnie pan słyszy, tak? Halo, proszę pana, to mnie słyszy? Co robisz? Czemu śpisz? Czemu śpisz? Co robisz? No nie reaguje, tak? Czyli musimy sprawdzić, czy oddycha. Żeby sprawdzić, czy oddycha, to musimy co zrobić, czyli jedna ręka do czoła, a drugą. I pochylamy się do przodu i patrzymy tak. Patrzymy subiektywnie na klatkę piersiową, czuję na policzku i liczymy sobie do 10. Tak, jeszcze raz chodzimy. Czyli tak, pochylamy się, patrzymy na klatkę piersiową, głowa blisko twarzy i liczymy do 10. 3, 4, 5, 6.
ciągu 10 sekund usłyszeliśmy oddychy, tak? Czyli kolega nasz oddycha, czyli musimy go położyć w pozycji bezpiecznej. Bardzo dobrze, jak to zrobić? Czyli ręka bliższa, układamy ją w kąt 90 stopni, tak? Teraz ręką dalszą pod policzek, jak najbardziej układamy mocniej na buzię, tylko troszkę dalej, o. Uginamy nogę w kolanie, jak najbardziej i przeciągamy na swoją stronę, wyciągamy rękę. I teraz musimy sprawdzić, czy nasz kolega oddycha. Czyli kładziemy sobie najlepiej, dobrze było położyć rękę na tym i podchylamy się i sprawdzamy, czy oddycha. Oddycha. Jeśli czekamy na zespół ratownictwa medycznego, w ciągu 15 minut powinniśmy taką osobę przełożyć, a przed przełożeniem najpierw sprawdzić, czy ta osoba cały czas nam oddycha i kontrolować oddech jak najbardziej co 3-4 minuty, żeby nie doszło do zatrzymania krążenia. W przypadku wzywania zespołu ratownictwa medycznego mamy dwa najważniejsze numery, tak? Czyli 7 to jest policja. A żeby wezwać zespół ratownictwa medycznego, najważniejszy numer jest jak 999 i numer 112, które łączy wszystkie trzy służby. Jeśli będą nam potrzebne trzy służby, najłatwiej jest na 112. Na 112. Wyobraźmy sobie taką sytuację. Jesteś na miejscu zdarzenia i będziesz potrzebował zespołu ratownictwa medycznego. Ja jestem dyspozytorem medycznym, ty wykonujesz do mnie telefon i taka luźna rozmowa, że ty do mnie dzwonisz na numer 999. Dzwonisz do mnie. Słucham ratownictwa medyczne, to jest 1364. Dzień dobry, jestem w województwie świętokrzyskim. Tak, województwo świętokrzyskie, Kielce, tak? Na ulicy Szkolnej 29. Na ulicy Szkolnej 29. To jest szkoła podstawowa numer 14. 14. Co się dzieje? Dwaj koledzy są nieprzytomni. Wiemy to, że oddychają, nie oddychają. Właśnie. Co się stało, że są nieprzytomni, przewrócili się? Tak, przewrócili się. Jest jakiś uraz głowy? Tak, jest uraz głowy. Najbardziej na miejscu między brwem a włosami. Dobrze, jest uraz głowy, to osoby nieprzytomne. Powtarzam, potwierdzam adres, to jest szkoła 29, szkoła podstawowa numer 14. Zgłoszenie zostało przyjęte do realizacji. Proszę oczekiwać na zespół ratownictwa medycznego. Dziękuję.
Warto znać zasady udzielania pierwszej pomocy, bo możesz uratować komuś życie. Pamiętaj, pierwsza pomoc to dziecinna prosta. Jesteśmy gotowi? Tak. To działa. Mamy koleżankę, która spadła ze schodów. Musimy jej udzielić pomocy. Mamy deskę ortopedyczną. Będziemy ją przekładać oczywiście na deskę. Pierwszą rzeczą, co musimy zrobić, sprawdzić, czy jest przytomna i czy oddycha. Jak sprawdzamy? Czy jest przytomna? Halo? Halo, koleżanko? Co się dzieje? Możesz otworzyć oczy? No, sprawdzamy. Halo, koleżanko. Żyjesz, możesz coś rzeczy. Koleżanka niestety, ale nam nie zareagowała, nie otwiera oczu. Musimy sprawdzić, czy oddycha. W międzyczasie zespół zostanie wezwany. Kolega tutaj zadzwoni za chwilę i wezwie nam zespół ratownictwa medycznego. My musimy sprawdzić, czy oddycha. Czyli odchylamy głowę do tyłu. Jedna ręka na żuchwę, druga na czoło. Mocno odchylamy do